Setubandha w kole, siedząc na macie, zegnij nogi w kolanie, oprzyj koło z tyłu o dolną część kręgosłupa, połóż dłonie na macie i odepchnij się do tyłu. Tutaj koło wykonuje za nas większość pracy, bo ciało na nim właściwie samo wchodzi w asanę. Kładziesz potylicę na macie, opierasz też o matę barki, prostujesz ręce w łokciach i zaplatasz dłonie za kołem. To jest pozycja bardzo silnie otwierająca dla mostka. Opierasz się po prostu o koło i spokojnie oddychasz. Musisz pamiętać tylko o tym, żeby mieć nogi ugięte pod kątem 90 około stopni, ale leżysz swobodnie na tym kole i nie musisz tu wykonywać właściwie żadnej specjalnej pracy, nie napinasz mięśni, spokojnie oddychasz. Jeżeli jesteś w stanie, możesz spróbować wyprostować nogi w kolanach i opaść stopami na zewnątrz, ale nie każdy jest w stanie to znieść, bo zapięte kręgosłupy w odcinku lędźwiowym często się bardzo buntują akurat przy takiej wariacji tej pozycji. No i oddychamy. 12 spokojnych wdechów, 12 spokojnych wydechów. Stopami tylko utrzymujemy równowagę, zarówno w wariancie zgiętym w kolanach, jak i wyprostowanym. Jeżeli czujesz, że coś Cię tam boli, za mocno się napina, to oczywiście wyjdź z tej asany wcześniej, bo ona jest bardzo forsowna dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z jogą. Jeżeli chcesz już wyjść z asany, zginasz nogi w kolanach i spokojnie się wytaczasz z powrotem do pozycji siedzącej.